Dobry wieczór Państwu. Cieszymy się, że jesteście z nami. Widzę, że całkiem licznie. Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Lecimy z pomocą Bocian Live. Dzisiaj spotkanie o temacie nieco odmiennym niż poprzednie. Będziemy się dzisiaj skupiali na adopcji, na tym, jak trudny jest ten czas dla osób, które czekają na to, by stać się rodzicami adopcyjnymi, czekają na kursy w ośrodkach adopcyjnych, czekają na rozprawy w sądach. Świat nam się zatrzymał. Zatrzymał się również dla kandydatów na rodziny adopcyjne. O tym, jak sobie radzić z tą trudną sytuacją, opowie Wam Magdalena Kruk-Rogucka, nasza ekspertka, psycholożka współpracująca z Ośrodkiem Adopcyjnym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie. Pani Magdo, zapraszamy. Widzimy się, dobry wieczór. Widzimy się, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam Państwa. Zostawiam Panią z słuchaczami. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Szanowni Państwo, mamy mówić o trudnym czekaniu, o tym, jak wygląda oczekiwanie Państwa jako, domyślam się, głównie kandydatów już na rodziców adopcyjnych w tym trudnym okresie, kiedy mamy wokół pandemię koronawirusa. Dlaczego ono jest takie trudne? Trudne jest przede wszystkim dlatego, że jest długotrwałe. Tak? To czekanie jest po prostu długotrwałe dla Państwa i o tym wie chyba każdy, kto się zetknął z tematem adopcji, że mają Państwo już za sobą długą drogę i jeszcze trochę drogi przed sobą zapewne. Jest też trudne, dlatego że jest mocno zależne od innych osób. Są Państwo niejako zanurzeni w systemie. Zależą Państwo od tego, jakie decyzje wokół Państwa są podejmowane przez kadrę ośrodków adopcyjnych, przez sądy, przez wszystkie osoby, które są wokół sytuacji rodziców adopcyjnych zaangażowane. Jest to też na pewno trudne oczekiwanie, bo jest bardzo pracowite. Mają Państwo ze sobą w większości czas, kiedy starali się Państwo o dziecko na drodze biologicznej. W tej chwili, w zależności od tego też, na jakim etapie Państwo są swojej drogi, albo Państwo przeszli już część szkoleń, albo nie, albo czekają już po kwalifikacji na dziecko, albo jeszcze nie. Natomiast jest to wszystko bardzo pracowite. To wymaga bardzo dużo zaangażowania od Państwa i to też chyba nie ulega żadnej wątpliwości i tutaj chyba zgodzą się wszyscy, którzy są w tematykę adopcyjną jakoś zaangażowani. I cóż, na początek warsztatu chciałabym, żeby Państwo zadbali o siebie, żeby było Państwu wygodnie, bo spędzimy ze sobą te 30 do 40 minut, więc zależy mi na tym, żeby wszystkim Państwu było po prostu wygodnie i komfortowo. Zachęcam do zadawania pytań. Jeżeli takie się pojawią, to bardzo proszę o pytania. Ja chciałam powiedzieć przede wszystkim o tym czekaniu, ale w takim ujęciu zorientowanym na tu i teraz. Czyli na tym, co rzeczywiście realnie możemy zrobić w tym momencie, w którym wszyscy się znaleźliśmy. Zależy mi na tym, żeby dać Państwu takie spojrzenie na to, co jest realne do zrobienia w tej chwili. Ponieważ wszyscy jesteśmy poniekąd zależni od dalszych decyzji związanych ze stanami, jakie są ogłaszane przez rząd. Również tutaj pracownicy ośrodków są zobligowani do tego, żeby wykonywać te czynności, które są zgodne z prawem. Na pewno Państwo są ciekawi, jak to teraz funkcjonuje, jeśli chodzi o ten okres ostatnich kilku tygodni. O tym też będę chciała powiedzieć przez chwilę. Jeśli chodzi o to ujęcie na tu i teraz, to co możemy zrobić tu i teraz z tym, co mamy, z tym, co gdzieś nas dotyka, otacza. Chciałabym, żeby to Państwo odnosili sobie do korzyści, jakie mogą wyniknąć z tych Państwa działań na przyszłość. Ponieważ rzeczywiście jest tak, że mamy ograniczone możliwości działania.
ale możemy wybierać spośród tych kroków, które nam się pojawiają gdzieś w naszym polu możliwości, te, które rzeczywiście mogą później nam pomagać w przyszłości w byciu jak najlepszymi rodzicami adopcyjnymi. To, co chciałabym powiedzieć, to to, że jesteśmy poniekąd w takim procesie adaptacji. On się zaczął już kilka tygodni temu i trwa. Mamy już za sobą etap szoku, no bo większość z nas jednak nie doświadczyła tego typu historii w swoim życiu. A tu nagle jesteśmy zobligowani do tego, żeby się odnaleźć w zupełnie nowej rzeczywistości. Więc mamy ze sobą ten etap zaskoczenia, a w tej chwili jesteśmy już w takim procesie bardziej osadzeni, natomiast nadal staramy się jakoś zaadaptować do tych nowych warunków i nowej rzeczywistości. I ta adopcja nasza, czy proces adopcyjny, w którym Państwo są, jest jednym z tych aspektów, tak? To jest, domyślam się, że dla Państwa jest to zdecydowanie większe centrum uwagi niż dla przeciętnego człowieka, który z tematem adopcji ma mniej do czynienia, natomiast jest to jeden z aspektów życia, tak? Tak samo jak praca, tak samo jak kontakty z naszymi bliższymi, dalszymi, krewnymi, z naszymi przyjaciółmi, jak spędzanie życia w gronie takiej najbliższej tej rodziny, z którą mieszkamy na co dzień i szeregu innych rzeczy, które musieliśmy dostosować do tego, co się w tej chwili dzieje. I jeśli chodzi o ten wpływ koronawirusa, no to na pewno jeśli chodzi o pracę ośrodków adopcyjnych, tutaj ten wpływ jest bardzo zauważalny, a mianowicie w ostatnim czasie ośrodki zostały, tak jak wspomniałam wcześniej, prawnie zobligowane do tego, żeby zastopować spotkania z kandydatami w takim normalnym cyklu, czyli nie widujemy się w tej chwili z kandydatami na rodziców adopcyjnych, czy też z rodzinami adopcyjnymi, które wcześniej dosyć licznie nas odwiedzały. Nie możemy tego robić, więc nie spotykamy się w takim trybie normalnym osobiście. Natomiast gro naszej pracy zostało przerzucone do działalności prowadzonych przez internet. I tak naprawdę wszystko to, co jest możliwe do prowadzenia przez internet, jest prowadzone. To znaczy są umawiane spotkania indywidualne z kandydatami naszymi i są prowadzone na przykład również w innych jednostkach, z którymi ośrodki adopcyjne na co dzień współpracują, czyli na przykład z powiatowymi centrami pomocy rodzinie, czy z OPS-ami. Tutaj ta współpraca nadal występuje. Jest to praca zdalna. Podejrzewam, że dokładnie tak samo jest w całej Polsce. To znaczy wiadomo, że tutaj w zależności od tego, jak liczna jest kadra ośrodka, jest łatwiej lub trudniej przestawić się na pracę zdalną, natomiast no, doświadczenie pokazuje, że jest to bardzo, że jest to możliwe, wykonalne i jak najbardziej akceptowane też przez wszystkie osoby, które gdzieś są w ten kontakt zatopione. Mówię tutaj o kandydatach, mówię tutaj właśnie o tych powiatowych centrach pomocy rodzinie, ale też o właściwie o wszystkich innych osobach, które gdzieś teraz muszą się przestawić na tę pracę zdalną i to przestawienie następuje. I jedna rzecz, która jest teraz bardzo mocno utrudniona na pewno w ośrodkach, to szkolenia grupowe, ponieważ zdalnie przeprowadzenie tych szkoleń jest możliwe oczywiście w węższych grupach niż na mniej licznych grupach może, niż na ogół są prowadzone te szkolenia. Natomiast jest to bardzo trudne ze względu na to, że po pierwsze mamy różne problemy techniczne też z łączami. Ja mam nadzieję, że Państwo mnie teraz dobrze słyszą. Natomiast no, faktem jest, że internet różnie działa w zależności od różnych kwestii, jak chociażby to, ile osób z niego korzysta w danym momencie. Więc to w sytuacji szkoleń rzeczywiście byłoby dużym utrudnieniem. Utrudnieniem jest też to, że po prostu ludzie mówią w jednym czasie, więc to jest bardzo trudne w sytuacji szkolenia, wtedy kiedy musimy się słuchać nawzajem i też
starać się nie wchodzić sobie w słowo na zmiany. Więc z tego powodu szkolenia, przynajmniej u nas w ośrodku, w tym momencie są zawieszone, w innych ośrodkach z tego, co się orientuję, również. Natomiast zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Też zakładamy wszyscy, że ten czas pandemii nie będzie trwał wiecznie i po okresie, który mamy teraz, czyli tym okresie, kiedy jesteśmy rzeczywiście skupieni na takim życiu w swoich czterech ścianach, wyjdziemy jednak do ludzi i będziemy mogli kontynuować te wszystkie działania, które wcześniej które realizowaliśmy wcześniej. Kontakty z dziećmi to jest kolejna rzecz, która gdzieś jest w tej chwili mocno ograniczona, żeby nie powiedzieć, że zupełnie zawieszona, ze względu na to, że mamy takie ograniczenia, jakie mamy, i musimy chronić też dzieci i rodziny zastępcze, w których często tych dzieci jest więcej niż jedno. I wobec powyższego te kontakty w tej chwili nie są realizowane. Jest to na pewno najtrudniejsze dla tych osób, które gdzieś w tym kontakcie z dziećmi były i został on zawieszony. Dzieci są po prostu zamknięte, tak jak my wszyscy, w swoich domach i tam ten kontakt jest ograniczony właśnie. Postępowania sądowe również są ograniczone na ten moment do tych postępowań, które są absolutnie niezbędne. To jest tak, że sądy pracują, natomiast rzeczywiście bardzo są ograniczone zakresy, w których wydają postanowienia. To znaczy w tej chwili nie ma spraw adopcyjnych, to jest zrozumiałe, ponieważ na takiej sprawie adopcyjnej musi się pojawić więcej osób niż dwie. I też na pewno te sprawy na pewno teraz siłą rzeczy nie będą przez jakiś czas procedowane. Utrudniona jest również praca kuratorów, pracowników OPS-u, ze względu na to, że też jest to praca zdalna w tym momencie, ograniczona do kontaktów telefonicznych czy też jakichś wideokonferencji. A więc szereg działań musiało zostać ograniczonych, które poniekąd również są powiązane z pracą ośrodka. I tutaj ta praca zdalna została w tej chwili, tak jak już wspomniałam, ograniczona do takiego udziału w zespołach, do tych kontaktów takich bardziej szkoleniowych też. Natomiast doświadczenie pokazuje, że ta współpraca cały czas jest możliwa, że jakieś nowe techniki, nowe sposoby funkcjonowania współpracy są wypracowywane i uważam, że z dużym sukcesem. Tutaj padło pytanie od pani Lidii, czy w tym czasie padają w ogóle w ośrodkach propozycje dzieci. No więc w tym momencie propozycje kontaktów są niestety właściwie są zawieszone, dlatego że po tej propozycji musielibyśmy pojechać też zobaczyć dziecko, poznać dziecko, wcześniej spotkać się w ośrodku z kandydatami. Tych spotkań w tej chwili nie ma, więc jest to wszystko w tym momencie zatrzymane niestety. I to też jakby tutaj musimy się po prostu dostosować do prawa, które funkcjonuje i które obowiązuje nas wszystkich, tak? Z tego względu też tych kontaktów w tej chwili nie ma. Chciałabym, żebyśmy się zatrzymali przez chwilę nad tym, jak możemy w ogóle spojrzeć na tę sytuację. W zasadzie mamy dwa takie kierunki podstawowe. Możemy patrzeć albo na sytuację, którą wywołał koronawirus, jako na taką sytuację zagrożenia, sytuację pewnego rodzaju porażki. No bo jakby jest to kolejna kłoda poniekąd rzucana pod nogi osób, które długo już czekają na swoje dziecko, ale też możemy spojrzeć na to zupełnie innej strony, a mianowicie na taki czas, który jest dany Państwu jako kandydatom, nam wszystkim w zasadzie, tak? Natomiast skupiając się konkretnie na Państwa sytuacji, jest to taki czas, który jest dany. Jest to taki czas, w którym mogą Państwo złapać chwilę oddechu, skupić się przez chwilę na sobie,
i przygotować jeszcze bardziej do roli, którą będą Państwo pełnić. Przepraszam, muszę się trochę przesunąć i poruszyć, żeby było mi wygodnie z Państwem tutaj być. To, co jest istotne, to to, którą opcję Państwo wybiorą, determinuje tak naprawdę Państwa działania i Państwa myślenie. Ja chciałam się tutaj też odwołać jeszcze do warsztatu, który prowadziła kilkanaście dni temu Tatiana Ostaszewska-Mosak o cegiełkach spokoju. Tutaj bardzo polecam wrócenie do tego warsztatu i znalezienie odpowiedzi też na to, jak można się w tym momencie skupić na sobie, na swoich potrzebach, znaleźć swój spokój w tej sytuacji i tak naprawdę zatrzymać się przez moment na tym, co często na co dzień zaniedbujemy. Tutaj nie chciałam się powtarzać, ale gorąco zachęcam do odsłuchania tego warsztatu, jeżeli Państwo go nie śledzili, nie odsłuchiwali. Tak jak wspomniałam, wszyscy jesteśmy w procesie, jeśli chodzi o adaptację do koronawirusa, natomiast Państwo są jeszcze dodatkowo w innym procesie i ten proces idzie do przodu. To jest tak, że to nie jest tak, że zatrzymani zostali pojedynczy kandydaci, zostali zatrzymani wszyscy. Mało tego, z drugiej strony patrząc na dzieci, które są powierzane do adopcji, one też zostały zatrzymane, one też zostały zamrożone poniekąd w swojej sytuacji, w sytuacji prawnej, w sytuacji swojej rodzinnej, często też w swoich emocjach, więc ta sytuacja dotyczy w zasadzie wszystkich Państwa i również dzieci. Mówię o dzieciach dlatego, że to też jest perspektywa, którą warto przyjąć w tym momencie, w tej sytuacji, żeby też mieć świadomość, o czym też Państwo na pewno słyszeli albo będą słyszeć niejednokrotnie na szkoleniach, że nie tylko Państwo są oczekującymi, ale również dzieci, które także czekają na swoich rodziców. I to jest z jednej strony truizm, ale z drugiej strony to jest też perspektywa, która pozwala spojrzeć że na tą sytuację trochę szerzej może. Można tą sytuację z wirusem potraktować też jako kolejną przeszkodę i z jednej strony w pełni rozumiem argumenty, które padają w tym, że jest to kolejna przeszkoda i że jest to kolejne utrudnienie. I myślę, że mają Państwo pełne prawo do tego, żeby tak na to patrzeć i tak się czuć, bo mam świadomość tego, ile trwa droga adopcyjna i ile trwają też wcześniej jeszcze starania o dziecko na drodze biologicznej u wielu, wielu z Państwa. Natomiast jest to też tak, że Państwo pokonali bardzo dużo przeszkód na swojej drodze i udało się Państwu dotrzeć do tego punktu, który coraz bardziej przybliżam Państwa do tego, żeby za niedługi czas, miejmy nadzieję, powitać w swojej rodzinie dziecko. I to też jest warte, żeby, znaczy ważne jest, wydaje mi się, żeby spojrzeć na tą sytuację jako sytuację, która nie odbiera pełnej nadziei, ale daje nadzieję na to, że będzie tak, jak Państwo sobie zamierzyli, tak? I ten cel bycia rodzicem adopcyjnym zostanie zrealizowany. To, co warto zrobić na tu i teraz, tak jak wspomniałam, tak aby to rzutowało na Państwa przyszłość, to skupić się na sobie, na swojej relacji z mężem, na swojej relacji z bliskimi, z rodzicami. O tym też już było mówione podczas innych warsztatów, natomiast wydaje mi się, że to jest ten czas, który jest nam dany, jest naprawdę bardzo cenny. I tutaj już uogólniając i wychodząc troszeczkę szerzej poza rodziny adopcyjne czy kandydatów na rodziców adopcyjnych, to jest tak, że jak jesteśmy teraz zamknięci w czterech ścianach, jest nam łatwiej, a właściwie sytuacja wymusza na nas to, żebyśmy przyjrzeli się bliżej swojemu życiu i tym, co jest w naszym życiu istotne i najważniejsze i bardzo dokładnie widzimy relacje, które mamy w parze, które mamy ze swoimi bliskimi. Widzimy swoje różne mocne i słabe strony, ponieważ sytuacja to bardzo mocno obnażyła. I to też jest, wydaje mi się, a w zasadzie
jest to przekonanie graniczące z pewnością, że jest to bardzo cenna informacja, dlatego że ta praca, którą Państwo wkładają w swoją relację małżeńską, czy w swoją samoocenę, poczucie własnej wartości na tym etapie, zanim dziecko pojawi się u Państwa w rodzinie, jest pracą, której nie da się przecenić. To znaczy ten czas, który mają Państwo teraz, będąc jeszcze bez dziecka, kiedy mogą Państwo zainwestować właśnie w relację swoją małżeńską chociażby, to wszystko jest bardzo istotne, bo to jest tak, że jeżeli widzą Państwo teraz jakieś niedociągnięcia, jakieś trudności, jakieś punkty zapalne w swojej relacji, to jest to w zasadzie no, pewne, bardzo prawdopodobne przynajmniej, że to będą te punkty, które będą bardzo trudne w momencie, kiedy dziecko pojawi się u Państwa w rodzinie. I dlatego warto się o siebie zatroszczyć na tym etapie, na którym Państwo są jeszcze bez dziecka, żeby te trudności rozwiązać, pokonać teraz. To, co też mogą Państwo robić i na co się skupić, to te relacje ze swoimi bliskimi, które są różne. Bywają czasami trudniejsze, czasami bywają bardzo bliskie, czasami bywają krzepiące, czasami bywają zniechęcające i to też jest ważne, żeby tym relacjom się przyjrzeć i wybrać z nich to, co jest cenne, to, co daje Państwu siłę. Natomiast w tych punktach, w których gdzieś podcina to Państwu skrzydła, warto się temu też bliżej przyjrzeć i w jakiś sposób zweryfikować. To, co teraz też Państwo mogą robić, skupiając się właśnie na tych podstawowych kwestiach, wspomniałam o dbaniu o siebie, tak? I tutaj nie chodzi mi o takie dbanie fizyczne, bo o tym wszyscy mówią, tak, że istotny jest plan dnia, że istotne jest, żebyśmy nie zasiadali na kanapie, ale jednak ruszali się w swoim domu i też w jakiś sposób ćwiczyli, dbali o dobrą dietę, pili odpowiednią ilość wody, to wszystko jest ważne, ale też bardzo istotne jest, wydaje mi się, taka praca nad sobą. Wspomniałam o samoocenie. Wspomniałam o poczuciu własnej wartości, ponieważ są to też bardzo istotne rzeczy, które później rzutują na to, jak odnajdujemy się w roli rodziców. I tutaj szeroko możemy na to spojrzeć i rodziców biologicznych, i rodziców adopcyjnych. To jest bardzo ważny punkt, uważam, o który warto zadbać wcześniej, zanim się pojawi dziecko i nie bagatelizować tego. Jeżeli widzimy w sobie też jakieś punkty, które są naszymi słabszymi stronami, na przykład na większą wrażliwość, jakąś trudność z regulacją emocji, to też są punkty, gdzie warto poszukać jest pomocy wcześniej. Obecna sytuacja też sprzyja takiemu właśnie takiej weryfikacji, bo mamy wiele sytuacji, gdzie możemy zobaczyć, jak reagujemy w momencie, kiedy jesteśmy w bardzo ograniczonej, na ograniczonej przestrzeni i gdzie ten kontakt zaczyna nas drażnić w różnych sytuacjach być może. Więc te tematy również warto jest poruszyć. W tej chwili jest szereg terapeutów, które udziela wsparcia przez Skype'a, przez różne inne komunikatory, więc tutaj warto też być może z tego skorzystać. Chciałabym też Państwu powiedzieć, jeśli chodzi o skupianie się na sobie. Tutaj też o tym była mowa wcześniej na warsztatach, a propos relaksacji, a propos ćwiczenia oddechu, rozluźniania. To są bardzo też istotne rzeczy, które pomagają nam w tej sytuacji radzić sobie ze sobą. I też takie zdrowe podejście do sytuacji, czyli minimalizowanie tak naprawdę nadmiaru bodźców i informacji, które płyną ze świata. Oczywiście wszyscy musimy jakoś też, znaczy, może inaczej, dobrze jest mieć jakąś świadomość tego, co się dzieje za oknem, natomiast nadmiar tych informacji i skupienie się tylko i wyłącznie na śledzeniu tego, ile osób wyzdrowiało, ile zachorowało, ile osób zmarło, sprzyja zwiększonemu napięciu na pewno. I to też wydaje się niepotrzebne. W tym momencie ten czas, który jest Państwu dany, można wykorzystać na wiele
innych cennych rzeczy. Warto sobie zrobić w ogóle taką listę celów, które możemy w tej sytuacji, która jest ograniczająca dla nas wszystkich, i zweryfikować te cele, tak? To znaczy odrzucić te, które są w tym momencie nierealne do osiągnięcia, być może przesunąć je na czas za 2, 3, 4 miesiące, wtedy kiedy będziemy mieć inną sytuację epidemiologiczną w kraju, a skupić się na realizowaniu tych, które są możliwe do realizowania w tej chwili. To jest kolejna kwestia. Co konkretnie można zrobić, co będzie Państwa przybliżało do adopcji dziecka, co będzie Państwu konkretnie pomocne w drodze, którą Państwo pokonują w tej chwili. Mam kilka punktów i kilka pomysłów, które gdzieś być może Państwu będą przydatne. Na pewno wiele osób, które już rozpoczęło starania o adopcję, to zasadniczo dużo nasi kandydaci dużo czytają i to jest bardzo fajne, bo dużo łatwiej się przygotowuje na coś, mając świadomość doświadczeń różnych osób. Można też z tego korzystać, można się do tego odnosić, można sobie łatwiej wyrobić też swoje własne punkty widzenia. Tak, właśnie, pani Justyna zapytała o dobre książki, które warto poczytać na temat adopcji, aby dobrze przygotować się do kursu na kandydatów dla rodziców. Pani Justyno, odpowiadam na tą prośbę, to akurat był kolejny punkt, który chciałam poruszyć. Mam kilka książek, które są przygotowane takiej tutaj realnie i rzeczywiście. Te, które udało mi się zlokalizować w ośrodku. Pozostałe książki, które też wymienię, będą w komentarzach pod materiałem, który właśnie Państwo oglądają albo który Państwo będą odtwarzać. Pierwsza książka, którą chciałam Państwu polecić, to jest Adopcja i przywiązanie. Wydana jest przez GWP. Debora Gray jest autorką. Książka jest i dla rodziców, i dla osób, które później pracują z rodzinami adopcyjnymi czy zastępczymi. Druga książka to jest Dom na nowo malowany pani Magdaleny Grycman. O, całą pokażę. Jest też książka wydana w formie pamiętnika. Bardzo ciekawa, polecam zdecydowanie. Trzy książki, których niestety nie mam, ale które gorąco polecam. To jest Odczarować adopcję pani Magdaleny Modlibowskiej. Wychowanie zranionego dziecka, tutaj zwłaszcza dla rodziców, którzy adoptują dziecko starsze, aczkolwiek niekoniecznie, bo nawet dziecko kilkumiesięczne już znajdą Państwo tam takie rady, które będą pomocne w wychowywaniu również takich młodszych dzieci. Wychowanie zranionego dziecka, autorem tego jest Gregory Keck i Regina Kupecki. Tutaj to też Państwo znajdą w komentarzach. Wiem, że ta książka była ostatnio trudno dostępna, ale może Państwo się gdzieś udają znaleźć. Książka, którą bardzo polecam, to jest książka Odnalezienie prawdziwe historie adoptowanych pani Anny Kamińskiej. Tak jak sam tytuł wskazuje, są to prawdziwe historie pokazujące bardzo dobitnie w mojej ocenie, co stoi za udaną adopcją. Książki, które jeszcze przygotowałam, tutaj będzie element prywatny, ponieważ są to książki wydane przez mój ośrodek poniekąd, to są Wyjątkowe bajki dla dzieci. Jest to książka z bajkami napisanymi przez naszych rodziców adopcyjnych. Książka Wyjątkowe rodzicielstwo, adopcyjne historie, również wydana przez nasz ośrodek. Polecam je nie dlatego, że mam procent od sprzedaży, ale uważam, że są bardzo dobre. I mam nadzieję, że będą przydatne. Chciałam Państwu też pokazać dwie książki, które są akurat już może na dalszym etapie przydatne, ale wydaje mi się, że można je przeczytać również wcześniej. To jest książka Dialog zamiast kar pani Zofii Żuczkowskiej, książka o wychowaniu dzieci. I też książka, która akurat będzie bardziej przydatna dla Państwa na tym etapie, na którym Państwo w większości zapewne, jak się domyślam, są. Chociaż być może również mam tutaj jakichś rodziców adopcyjnych, ja niestety nie mam takiego podglądu, żeby tutaj gdzieś to sprawdzić.
To jest książka Być razem Jaspera Juhla. On też, mam nadzieję, że dobrze czytam jego nazwisko. On pisze, opisał też bardzo dużo książek wychowawczych. Tutaj też serdecznie odsyłam i polecam, bo uważam, że to bardzo dobre. To tak w dużym skrócie. Książek. Pani Monika pyta, czy jest możliwość zakupienia wyjątkowe bajki dla dzieci. Tutaj tak, jeżeli chodzi o możliwość kupienia, odsyłam na razie do internetu, bo nie jestem pewna, na ile ona jest możliwa do kupienia przez internet. W razie wątpliwości proszę o kontakt albo z Fundacją Kolos, która wydała książkę. Wydaje mi się, że do Fundacji Kolos mogę Państwa odesłać, ewentualnie do naszego ośrodka z telefonem. Przyznam szczerze, że powinnam tutaj chyba zadbać o pytanie, tak, wyjątkowe rodzicielstwo. Tutaj Pani Ewa zadała to samo pytanie. Odsyłam Państwa na razie do internetu. Jeżeli w internecie nie znajdzie się ta książka, wówczas proszę o telefon tutaj do naszego ośrodka i mogłam to zweryfikować wcześniej, tą dostępność. Niestety bardzo Państwa przepraszam, nie zrobiłam tego. Ale być może ona będzie dostępna gdzieś w drugim obiegu, albo gdzieś w sieci, albo w Fundacji Kolos bezpośrednio, jako fundacji, która uczestniczyła w jej wydaniu. Dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o książki, ale też mamy, poza tymi książkami, o których wspomniałam, jest też wiele innych książek, do których Państwa odsyłam. W ostatnim czasie dużo się pisze o adopcji. Są również blogi poświęcone adopcji, więc tutaj oczywiście też, no, mając świadomość, że różne osoby piszą blogi, natomiast wydaje mi się, że to też jest, może być cenne źródło informacji. Również o tych adopcjach, które się nie udały. To też jest wiedza, która może być przydatna dla Państwa. Zachęcam też do oglądania filmów, mając teraz dużo czasu. W ostatnim roku, dwóch, też pojawiło się kilka filmów poświęconych tematyce adopcji. Tutaj polecam film Wymarzony. Tak. Jest na pewno możliwość zakupienia go na płycie. To, czemu jeszcze możemy poświęcić teraz ten czas, który Państwo mają, to też taka weryfikacja naszej motywacji do adopcji i sprawdzenie też naszej gotowości do tego, na ile rzeczywiście jesteśmy gotowi do tego, żeby przyjąć do naszej rodziny dziecko, z którym nie jesteśmy biologicznie spokrewnieni. To jest bardzo istotne i ta motywacja w zasadzie, uważam, powinna być cały czas poddawana weryfikacji i badaniu na każdym etapie tych starań o adopcję, dlatego że ona się zmienia. I w zależności od tego, czy Państwo są przed szkoleniem, czy są po szkoleniu, czy znają Państwo rodziny adopcyjne, czy nie znają, czy są to rodziny udane, czy też nieudane, gotowość i motywacja będą bardzo różne. To jest bardzo istotne. Istotne jest też takie przygotowanie faktyczne, powiedziałabym, to znaczy właśnie to czytanie o potrzebach dzieci, które są powierzone do adopcji, ponieważ są to dzieci, które mają, może nie zupełnie, ale są to dzieci, które mają inne potrzeby w aspekcie emocji, bardziej szczególne potrzeby, związane z większą, z potrzebą większej koncentracji na dziecku, z gotowością do przełamywania się w nawiązywaniu bliskości też fizycznej z dziećmi. I to jest ważne, żeby mieć po pierwsze ułożone swoje różne trudności, nawiązując kontakt z takim dzieckiem, ale też żeby mieć taką gotowość w sobie do fizycznego zbliżenia się do dziecka. Jeszcze chciałam Państwu podać dwie rzeczy, które są teraz istotne, wydaje mi się, mogą być gdzieś Państwu pomocne i mogą Państwa też uwagę skierować bardziej w tym oczekiwaniu na takie konkretne działania, na działania, które też pozwolą mieć poczucie kontroli nad rzeczywistością i pokazać, że to nie jest tak, że Państwo są gdzieś zawieszeni w czasoprzestrzeni,
i nic nie mogą Państwo robić w tej sytuacji, która Państwa została. Jedna rzecz, którą mogą Państwo zrobić, to jest napisanie listu z okresu oczekiwań do swojego dziecka, które Państwo przyjmą za jakiś czas do swojej rodziny. Być może część ośrodków robi tego typu rzeczy w trakcie swoich szkoleń czy przygotowań do adopcji. Natomiast jest to o tyle cenne, że po pierwsze na ten moment daje to Państwu możliwość przelania swoich emocji na papier, takiego skonfrontowania się też z tym, co Państwo myślą i czują w tej chwili. Dla dziecka za jakiś czas z kolei to też będzie informacja bardzo istotna, która pokazuje, że to nie jest tak, że to dziecko Państwu przyszło bardzo łatwo, ale Państwo bardzo długo czekali na dziecko i to czekanie było po prostu trudne. Więc to jest jedna rzecz, którą Państwo mogą zrobić teraz. Druga rzecz, taka bardzo praktyczna, którą mogą Państwo zrobić teraz, to jest coś, co możemy nazwać na przykład pudełkiem wspomnień. Coś, do czego będziemy wkładać różne przedmioty, pamiątki związane z dzieckiem, które przyjmą Państwo do swojej rodziny. U nas w ośrodku, ale wydaje mi się, że to jest też taki kierunek, który wyznaczają sobie wszystkie ośrodki w tej chwili. Bardzo dbamy o to, żeby nasi kandydaci mieli dostęp do pamiątek, do zdjęć, do jakichś wspomnień, czyli tych rzeczy materialnych i niematerialnych, które dziecko miało, zanim przyszło do naszej rodziny adopcyjnej. To jest bardzo istotne, ponieważ też historia naszego dziecka nie zaczyna się w momencie wtedy, kiedy trafia do rodziny adopcyjnej, ale ona jest pewną kontynuacją tego, co było wcześniej. I z perspektywy tożsamości później dziecka, które było dorosłego, który był adoptowany, czy nastolatka, który był adoptowany w dzieciństwie, jest to bardzo ważne. I w zasadzie, jak przyjdzie dziecko do Państwa rodziny, raczej nie będą Państwo mieli czasu i możliwości, żeby się skupić na tworzeniu pięknego, ręcznie robionego pudełka, do którego będą Państwo wrzucać zdjęcia, zabawki, również te, które u Państwa w rodzinie dziecko będzie dostawało. A wydaje mi się, że warto coś takiego mieć dla dziecka, gdzie spotka się ta część historii z rodziny pochodzenia z tą częścią historii, która będzie już powstawała u Państwa w domu. Zachęcam też do utrzymywania kontaktu z ośrodkami. Pomimo tego, że teraz jest trudna sytuacja i ten kontakt jest ograniczony, zawsze mogą Państwo zadzwonić. To nie jest tak, że ośrodki są na głucho zamknięte, absolutnie nie. Pani Magdalena właśnie zadała pytanie na ten temat. Ja dostaję te pytania też z pewnym opóźnieniem, stąd też może moja reakcja jest nieadekwatna. Pani Magdalena zapytała, czy ośrodki w ogóle nie działają? Można chociaż zadzwonić, co u naszych kochanych pań. Tak, ośrodki działają, tak jak mówiłam, część tej pracy jest zdalna, więc może być tak, że na przykład dany pracownik jest w tym dniu pracuje zdalnie i nie ma możliwości skontaktowania się z nim telefonicznie, na przykład przez telefon ośrodkowy, ale są też inne formy kontaktu, jak na przykład Skype, więc tutaj zachęcam do tego, żeby ten kontakt utrzymywać, właśnie po to, żeby mieć taką świadomość, że w Państwa sytuacji coś się cały czas dzieje i toczy, i to nie jest tak, że Państwo zostali wyłączeni z procesu. Jakich terapeutów online, Pani Małgo pyta, znajdujących temat adopcji poleciłaby Pani? Tutaj trudno jest mi powiedzieć, to znaczy nie wiem, z jakiego Pani miasta pisze do nas, więc to jest też istotne, żeby szukać u siebie gdzieś. W pierwszej kolejności pytałabym w ośrodku adopcyjnym, w którym Państwo są albo do którego Państwo mogą się udać, żeby tam zasięgać porad. W tej chwili bardzo dużo terapeutów przestawiło się na pracę zdalną, także wydaje mi się, że tutaj będzie możliwość umówienia takiego spotkania, przynajmniej w formie takiej konsultacji chociażby. No i też proszę pamiętać, co jest istotne, że sytuacja, w której się znaleźliśmy, nie jest sytuacją stałą, ale jest sytuacją, która jest czasową, dlatego też ten czas, który został nam poniekąd dany,
tu i teraz warto wykorzystać, tak żeby jak najwięcej dobra wynikło z tego później w przyszłości. Tak, i to jest chyba wszystko, co chciałam Państwu przekazać. Jeżeli mają Państwo jeszcze jakieś pytania, to zachęcam. To ja dołączę. Bardzo Pani dziękuję, Pani Magdo, za te fantastyczne 40 minut. Są jeszcze pytania, ja tutaj nie wszystkie umieszczałam na bieżąco, bo często już była Pani gdzieś w kolejnym wątku i nie chciałam zaburzać płynności Pani wypowiedzi, ale pojawia się pytanie Pani Moniki o książkę Zranione dzieci uzdrawiające domy. To jest książka, o którą dostajemy chyba najwięcej zapytań mailowych jako stowarzyszenie. Tak. Ja swego czasu, jak chciałam dla siebie znaleźć tą książkę, to kontaktowałam się z wydawcą bezpośrednio. I rzeczywiście też trafiłam na taki moment, kiedy akurat był dodruk i udało mi się ją kupić. Polecam tą książkę, aczkolwiek uważam osobiście, że wychowanie zranionego dziecka, które również przez tą samą fundację było wydawane, jest cenniejszą książką, jest tam więcej porad takich praktycznych. To jest druga pozycja, niezwykle często poszukiwana. Tak, bo to jest ta sama fundacja, która wydawała, fundacja bodajże, czy wydawnictwo, które... My kiedyś próbowaliśmy też kontaktu z fundacją i próbowaliśmy zdobyć takie książki dla naszych beneficjentów, natomiast okazuje się, że niestety niemożliwe. W sytuacjach, kiedy ich szukamy, okazuje się, że jednak najłatwiej dostać je na rynku wtórnym. Zdarzają się oferty na portalach aukcyjnych, tam z mojego doświadczenia mogłabym polecić Państwu, żeby Państwo szukali. Mamy też pytanie o adopcje zagraniczne. Jak to jest z adopcjami zagranicznymi? Czy one są kompletnie niemożliwe, czy są jakieś wyjątki? To znaczy tak, jeśli chodzi o kontakty, podejrzewam, że one są tak samo zastopowane jak kontakty tutaj wewnątrz kraju. W tej chwili w ogóle adopcje zagraniczne są bardzo ograniczone do w zasadzie dwóch ośrodków, jeżeli się nie mylę. Jest to Katolicki Ośrodek w Warszawie, Katolicki Ośrodek Adopcyjny i drugi ośrodek to jest Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Sosnowcu. I to są, jeżeli tutaj, wydaje mi się, że tylko te dwa ośrodki cały czas prowadzą adopcję zagraniczną w naszym kraju. Więc tutaj zalecałabym kontakt, jeżeli ktoś jest rzeczywiście tym zainteresowany, bezpośrednio z tymi dwoma miejscami, ale podejrzewam, że te kontakty są tak samo zastopowane jak kontakty tutaj wewnątrz kraju. Mnie jeszcze jedno pytanie takie się nasuwa, myślę, że dość istotne, bo wspomniała Pani o tym, że w tym okresie pandemii z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa, z uwagi na bezpieczeństwo dzieci, zostały też wstrzymane możliwości odwiedzin dzieci. Bardzo często to są takie sytuacje, w których już rodzice preadopcyjni spotykali się z dzieckiem, już została nawiązana jakaś więź. Wyobrażam sobie, że dla tych dzieci ta sytuacja jest szczególnie trudna, dlatego że no nam dorosłym trudno jest ogarnąć umysłem to, co się dzieje. Nie wyobrażam sobie, że jest w stanie to zrozumieć 3, 4 czy 5 latek. Jak rozmawiać z dziećmi? Co mówić? Jak tłumaczyć ten dziwny czas, żeby nie zburzyć ich poczucia bezpieczeństwa i żeby nie utracić tego budowanego zaufania? No to co jest istotne, to na pewno to, żeby ten kontakt możliwie utrzymywać. Jeżeli dziecko poznało już potencjalnych przyszłych rodziców adopcyjnych swoich, to ważne jest, żeby ten kontakt był utrzymywany właśnie w takiej formule, jak teraz chociażby rozmawiamy. I bardzo istotną informacją przekazywaną dziecku jest to, żeby po pierwsze w sposób spokojny, uspokajający też przedstawić mu, jakie są realia, tak? Czyli to, że to po pierwsze, to, że ten kontakt jest w tej chwili uniemożliwiony, dotyczy nas wszystkich tutaj, tak? Wszystkich wokół ludzi w całym kraju, a w zasadzie w większości krajów europejskich i nie tylko. I że to w żaden sposób nie jest związane z dzieckiem, tak? Że to nie jest wina dziecka, że ten kontakt jest w tej chwili ograniczony tak mocno i że rodzice potencjalni, czy ciocia, wujek, ktokolwiek, jakkolwiek są te osoby przedstawiane z dzieciom, nie mogą się pojawić, nie mogą przyjechać ze względu na sytuację, którą mamy wszyscy.
I to jest istotne właśnie, żeby dziecko nie miało też takiego poczucia, że gdzieś ono na przykład może zawiniło podczas tego kontaktu bliższego, że coś zrobiło nie tak, albo nie wiem, było niewystarczająco dobre, tak? W tym sposobie, w jaki się zaprezentowało rodzicom adopcyjnym przyszłym, ponieważ takie fantazje mogą się u dzieci pojawić. To jest istotne, żeby one otrzymały przekaz, że to jest po prostu sytuacja niezależna kompletnie od nich i wszyscy, dotyka nas wszystkich, nie tylko dziecka bezpośrednio. I że ono się skończy też kiedyś, że to nie jest tak, że to będzie trwało wiecznie. To kiedyś wróci do normy i ten kontakt też będzie kontaktem osobistym, a nie przez Skype'a chociażby. Mam jeszcze takie długie pytanie, które tutaj nie zmieści się na wizji, ale ja pozwolę sobie przeczytać w całości. Czy kurs adopcyjny przebyty za granicą jest ważny w Polsce? Czy można mieszkając w Niemczech, zaadoptować dziecko z Polski, przebywające w Niemczech poprzez kontakt na przykład z konsulatem? Tutaj odsyłałabym bezpośrednio do ośrodków adopcyjnych, które zajmują się adopcją zagraniczną, ponieważ ja niestety nie mam takiej wiedzy. Więc tutaj... To te dwa ośrodki, o których pani mówiła, Warszawa i tak. Sosnowiec. Tak, katolickie ośrodki w Sosnowcu i w Warszawie. Bardzo pani dziękuję. Pani Magdo, to garść bardzo cennych informacji, myślę, dla wszystkich oczekujących na adopcję. To też garść dobrych rad i kawał fajnej literatury, którą można pochłonąć w tym czasie, który został nam dany. Bardzo pani dziękuję. Bardzo dziękuję wszystkim państwu za to, że byliście z nami, za to, że byliście tacy aktywni. Zapraszam na kolejny warsztat już po świętach. Ona o niepłodność, trochę o relacjach, o tym, w jaki sposób dobrze być razem w okresie starań o ciążę, starań o dziecko. Tymczasem raz jeszcze dziękuję pani Magdo, raz jeszcze dziękuję wam wszystkim. Dziękuję. Do zobaczenia. Dobranoc. Dziękuję, dobrej nocy. Thank you.